W poniedziałek 27 lutego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu zorganizowano konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta. Dotyczyły one projektu pod nazwą Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie. PKP Polskie Linie Kolejowe reprezentował dyrektor projektu pan Kazimierz Peryt. Chcemy zakończyć inwestycję, oddając ją Państwu do eksploatacji pod tak zwany klucz w grudniu 2021 roku. Pod koniec grudnia zarząd PKP PLK SA w ramach projektu wybrał do realizacji inwestycji wariant, który zakłada m.in. przebudowę i budowę nieczynnego odcinka linii na trasie Siewierz-Tarnowskie Góry, podwyższenie prędkości projektowej pociągów pasażerskich do 140 km na godzinę i elektryfikację całego odcinka Tarnowskie Góry-Zawiercie. Obecnie linia na odcinku Siewierz-Tarnowskie Góry jest linią nieużytkowaną i częściowo rozebraną. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się odbudowę odcinka Tarnowskie Góry-Siewierz, przebudowę 26 przejazdów kolejowych, przebudowę lub wymianę 48 obiektów inżynieryjnych oraz wiele prac związanych z prawidłowym utrzymaniem i eksploatacją linii kolejowej nr 182. Łącznie planowana wysokość nakładów inwestycyjnych na to zadanie to kwota ponad 547 milionów złotych. Jeśli pociągi będą zatrzymywały się w Siewierzu, to będziemy mieć dzięki temu nowe połączenie do Tarnowskich Gór, Katowic czy Zawiercia. Wszystkie stacje i przystanki będą wyposażone w obiekty służące informacji dla podróżnych, ich wygody, oświetlenia, monitoringu, jak również dla osób niepełnosprawnych, jeśli taka infrastruktura będzie wybudowana. Po części informacyjnej nastąpiła dyskusja, w której mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi do planowanych działań. Proszę Państwa, linia kolejowa Zawiercie-Tarnowskie Góry była wybudowana w latach 30. Była konieczna i potrzebna. Jak Państwo myślą zabezpieczyć nas przed hałasem? Że to będzie nowoczesna kolej. To będą szynobusy, autobusy, które bardzo cicho się poruszają. Tor będzie bezstykowy, odpowiednio szlifowany. Linia kolejowa zostanie odbudowana praktycznie od podstaw w najnowszej technologii. Także będzie spełniać wszystkie wymagania światowe dla pociągów pasażerskich i towarowych z takim naciskiem. Uwzględniając właśnie to, co jest kluczowe dla nas. Wszystkie elementy środowiskowe, to znaczy życie tutaj ludzi i prowadzenie ruchu kolejowego. Państwa, moje domy, nas wszystkich, mieszkańców tej gminy, znajdują się w określonej odległości od tych torów. Tak jak przypomniał tu szacunek dla pana Rybińskiego, budowanych od lat 30, a potem od Adolfa Hitlera, gdzie nikt nie myślał o takiej częstotliwości pociągów i przewozu. I tam był las. I tam był las, nie było nas. To, czego nie udało się PKP PLK zrealizować poprzez brak uzyskania decyzji lokalizacyjnych i uzgodnień środowiskowych, by poprowadzić kolej linią Pyrzowice, Ożarowice, Bytom, Chorzów, dzisiaj prezentuje się Państwu jako substytut połączenia kolejowego pomiędzy Katowicami a lotniskiem. Mieszkańcy pełni negatywnych emocji i obaw o warunki życia w sąsiedztwie kolei byli nieustępliwi. Wnosimy o zmianę, albo zaprzestanie prac nad tym projektem lub co najmniej jego istotną modyfikację. Minimalna odległość od skrajnej osi toru wynosi 20 metrów dla zabudowania mieszkań, domów do życia, mieszkalnych. Więc nie ma takiego przypadku tutaj, żeby jakieś zabudowanie było bliżej niż te 20 metrów. Takie są przepisy w Polsce. Dlaczego miasto Siewierz będzie na równi z wsiami traktowane, że będzie przejazd? Myszków i Zawiercie mają wiadukt i nigdzie nie czekają. Budowanie wiaduktu, czyli samego wiaduktu, to jest niedobra sprawa. Na tym elementu to jest kilka milionów. To pani pamięta, to się wiąże, że musi pani na ten wiadukt się dostać. To jest 7 metrów do góry, co najmniej. Jak pan sobie zrobi zjazdy z jednej, z drugiej strony, to trzeba jeszcze wjechać na to, zabrać teren i tak dalej. To się potem okaże, że pańce jest blisko, nie skorzysta z tego. My jako kolej i wszystkie instytucje przyległe muszą spełnić wszelkie warunki wynikające z ograniczenia hałasu, drgań i wszystkich innych elementów. Jeżeli macie inwestycję taką,
jeżeli tam jest ciąg domów, to jaki problem jest puścić to na północ 100, 200 czy 300 metrów dalej? W ich imieniu także głos zabrał burmistrz miasta i gminy Siewierz Zdzisław Banaś. Ale pana, proszę panią, pani tutaj mówi totalnie nieprawdę. Czy jest pani kierownik? Czy ktoś mówił, pytał się nas, czy można wskazać inną linię przebiegu toru? Rewitalizacja. No to teraz my zgłaszamy, że trzeba ominąć. Szanowni państwo. Gdybyście państwo w 2014 roku mieli taki postulat w kontekście naszej informacji, że przychodzimy z rewitalizacją i byście powiedzieli, że słuchajcie, my byśmy chcieli, aby ta linia była w innym przebiegu, to w ramach studium wykonalności byśmy to przeanalizowali. Dzisiaj pan burmistrz mówi, że nikt nam nie powiedział. A skąd my wiedzieliśmy, że wy byście byli tym zainteresowani? Dzisiaj się dowiedzieliście. Dzisiaj jest za późno. Kolejne informacje w tym temacie pojawią się zapewne dopiero za kilka miesięcy.